Zmumifikowane zwłoki w jednym z domów w Radlinie. Makabrycznego odkrycia dokonała pod koniec lutego osoba spokrewniona z właścicielem mieszkania. Członka rodziny miał zaniepokoić fakt, że z mężczyzną od pewnego czasu nie było kontaktu. Trudno go było nawiązać również policji, kiedy przyszła sprawdzić, co się z nim dzieje. W jednym z pokoi na łóżku leżały zmumifikowane ludzkie zwłoki. W mieszkaniu w tym czasie był też jego właściciel, 76-letni mieszkaniec powiatu wodzisławskiego. Z tym właścicielem kontakt był bardzo utrudniony, dlatego policjanci na miejsce wezwali ratownictwo medyczne. Na miejsce została skierowana również grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki, którzy prowadzili niezbędne czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. I jeszcze w tym samym dniu prokurator podjął decyzję o wszczęciu śledztwa w tej sprawie, a właściciel mieszkania został zabrany do szpitala. Prokuratura nie ujawnia na razie zbyt wielu szczegółów. Ujawniono zwłoki. Z tego co wiem, miała być to matka mężczyzny, który trafił do szpitala. Zmarła jakiś czas wcześniej. No i jest podejrzenie, że te zwłoki zostały wykopane, uległy zmumifikowaniu i mężczyzna z nimi mieszkał. Natomiast to jest jakby wszystko w chwili obecnej. Nie mamy z tego co wiem jeszcze wyników sekcji zwłok tej kobiety. W prowadzonym śledztwie nie wyklucza się również wariantu, że ciało kobiety nigdy nie zostało pochowane. Jak nieoficjalnie przekazał nam jeden z pracowników cmentarza, na którym stoi nagrobek kobiety, trumna pod ziemią się znajduje, jednak jeszcze nie zlecono przeprowadzenia ekshumacji. Z informacji na nagrobku wynika, że kobieta zmarła w 2010 roku. Dziś jeszcze trudno mówić o przyczynach nienormalnego zachowania 76-latka. Specjalista psychiatrii wskazuje, że podobne zachowania mogą wynikać na przykład z niepełnosprawności intelektualnej lub innych zaburzeń. Mi jako psychiatrze pierwsze jednak nasuwa się tutaj podejrzenie choroby psychicznej. Być może jest to człowiek chory na schizofrenię. Takie osoby, jeżeli ta choroba jest nieleczona, zachowują się nieracjonalnie z naszego punktu widzenia. Być może mnie utrzymywał cały czas w swoim przekonaniu jakąś więź z matką, jeżeli on z nią rozmawiał, jeżeli ją gdzieś tam karmił, dbał o nią, być może czuje obecność, być może słyszał, że ona do niego mówi, być może miał jakiś większy cel, którego my nie rozumiemy. Ta mumifikacja, którą przeprowadzał, może o tym świadczyć, prawda? Ta opieka nad tą matką może świadczyć, że traktował ją jak osobę żywą. Wstępne ustalenia służb wskazują, że ciało kobiety było dobrze zachowane i nie znajdowało się w stanie rozkładu.